Panowie, rubryce moim zdaniem. Dzisiaj chcieliśmy się zająć tematem, gorącym tematem, i to najczęściej takie ogórkowe tematy latem się zdarzają, ale tym razem takowym nie był. Hubert Siejewicz przestał być trenerem w klubach... Sędzią ekstraklasowym. Adam Westphal postanowił zająć się całą sprawą bukmacherki i sędziego Huberta Siejewicza. Moim zdaniem Adam Westphal zaprasza. Zakłady bukmacherskie to coś, co ze sportem było związane, jest i będzie. Czy futbol w naszym kraju jest w stanie wykorzystać pieniądze, które generują zakłady bukmacherskie? Czy też ta dziedzina w większym stopniu stanowi zagrożenie dla rozwoju, a przede wszystkim czystości piłki nożnej? Jeszcze raz się do mnie tak odezwiesz! Nie masz prawa do mnie przeszkadzać, jest gwizdek, koniec! To jest zabawa dla kibiców, na pewno nie dla trenerów, sędziów czy piłkarzy. Jest to problem, który trudno uchwycić do końca, ale rzeczywiście nieraz patrząc na przeliczniki bukmacherskie, na zakłady, to można podejrzewać, że niektóre spotkania sportowe, obojętnie jakie dyscypliny sportowe, są reżyserowane i to jest przykre. Wśród serbskich piłkarzy, tam w Serbii jeszcze, nawet jak wyjechałem, to słyszałem, że wielu jakby szuka sposobu dorobienia sobie właśnie w bukmacherce, ale myślę, że nie w tędy droga. Po wejściu w życie ustawy hazardowej, tylko zarejestrowane i płacące w Polsce podatki firmy bukmacherskie mogą czerpać korzyści ze sponsoringu. Przykładem współpracy na tej płaszczyźnie jest Lech Poznań. Czuję, że się dzisiaj nabiegam przy tej grze kombinacyjnej. Żyjemy w takich czasach skomercjalizowanych, że jeśli coś daje pieniądze i mogą być z tego tytułu przypływy dla klubów, to gdzieś tam nawet i ta bukmacherka czy sponsorzy związani, nie wiem, z tytoniem, z alkoholem powinni uczestniczyć w tym życiu sportowym w sensie sponsorowania. O zakładach bukmacherskich zrobiło się głośno przed rozpoczęciem sezonu za sprawą Huberta Siejewicza. Ten zawodowy arbiter, mimo kontraktowego zakazu, grał u bukmachera. Reakcja była natychmiastowa. Kontrakt Siejewicza został rozwiązany, a ten arbiter jednocześnie został relegowany z rozgrywek centralnego szczebla. Chyba minutę dodamy już w tym momencie, bo są dwa rzuty sędziowskie. Jest to nauczka dla wszystkich pozostałych arbitrów, którzy przecież podpisują taką specjalną deklarację zawodostwa, w której jest napisane, że absolutnie nie wolno mi uczestniczyć w żadnych zakładach bukmacherskich, bo to byłoby dziwne, gdyby sędziowie, od których zależy między innymi wynik boiskowy, również uczestniczyli w procederze grania w zakładach. Ja jestem za tym, żeby po prostu go w jakiś sposób ukarać, natomiast wydaje mi się, że on podczas tej swojej dotychczasowej pracy w lidze udowodnił, że jest dobrym sędzią i że chyba warto dać mu też kolejną jakąś szansę. Zawsze trzeba dostać drugą szansę. Pytanie do osób, które podejmują decyzję, kiedy to nastąpi. W takiej sytuacji można dać drugą szansę? Nie. Każdy zasługuje na drugą szansę, tym bardziej pan Siejewicz naprawdę był fachowcem dużego formatu i myślę, że dużą stratą byłoby, jeżeli dyskwalifikacja byłaby bezwzględna. Jestem przekonany, że wyciągnie wnioski i jeszcze wiele meczów będzie sędziował na dobrym poziomie. Co na to Hubert Siejewicz? Popełniłem błąd, za który zapłaciłem. Nikogo nie skrzywdziłem, nie oszukałem, przeprosiłem za to publicznie. Panowie, i to samo pytanie do was. Czy Hubert Siejewicz zasługuje na drugą szansę, Krzysiek? Albo nawet inaczej, czy stać nas na stratę sędziego o takiej klasie, chociaż może nie powinno zostać zadane, bo czy sędzia słaby, czy sędzia dobry, ale nie mamy zbyt wielu dobrych sędziów. Ale dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest sędzia dobry, słaby, czy umie, czy nie umie, czy jest 5 lat, czy dopiero miesiąc. No wyraźnie przepisy mówią o tym, że nie można grać. No to nie można grać. Tu trzeba się zastanowić nad tym, czy ta bukmacherka tak zwana, no to nie jest pierwszy zaczyn do czegoś poważniejszego, do jakiejś, powiedzmy, choroby, na którą też wielu piłkarzy kiedyś, może obecnie też chorowało. I to może być prawdziwy dramat dla sędziego, piłkarza, trenera, ale ja uważam, że, no, że mimo tego, że bardzo lubię Huberta, bardzo lubię, jak sędziował, no to nie powinien już sędziować. Grzesiek, a jak gdybyś dzisiaj postrzegał Huberta Siejewicza, gdyby tobie prowadził
mecz piłki nożnej. Miałbyś do niego zaufanie, czy tego zaufania zupełnie byś nie miał? Po tym, co się zdarzyło. Po tym, co się zdarzyło. Nie, to wszystko by wynikało z wprowadzenia zawodów na boisku. Jeżeli oceniam, że to, co robi zgodnie z duchem gry, no to nie miałbym z tym żadnego problemu. Bo ja powiem tak, że on powinien dostać drugą szansę, ale na pewno nie w tym sezonie. Zdarzyło się coś, co pewnie wielu sędziów robi, nie tylko, Krzysiek tu wspomniał o piłkarzach, i trenerach, i działaczach piłkarskich, którzy korzystają z bukmacherki. Ktoś powie, nikogo za rękę nie złapiesz, bo nie możesz złapać, skoro każdy może korzystać z internetu swojego lub kolegi, lub przyjaciela, lub kogoś znajomego i obstawiać poprzez drugą osobę. Tego się nie da nigdy zweryfikować i złapać. Na pewno jest wielu ludzi, którzy się cieszy, że to nie oni, tylko Siejewicz, który teraz tak naprawdę Siejewiczem zostaje wystawiona faktura. Zostaje pokazane, że ktoś złamał coś, czego nie wolno było robić, a łamiących przepisy było pewnie i jest sporo. To troszkę tak jak z trenerem Wdowczykiem, prawda? W przypadku korupcji. Że wiele osób się tego dopuściło, dlatego, a on poniósł największe konsekwencje. To nie jest tak, że całe środowisko piłkarskie, mówię, podkreślam, jest czyste, tylko Siejewicz to złamał, tylko po prostu Siejewicz został na tym przyłapany. To na pewno. I moim zdaniem, tak jak trener tam zresztą i Nawałka, i trener Romak, powinien dostać drugą szansę, nie w tym sezonie. Jeszcze tak dodajmy, myślę, że Hubert Siejewicz tłumaczył się, że nie grał, tam widzieliśmy, że nie grał na mecze piłkarskie, a już na pewno nie te, które sędziało, tylko na spotkanie tenisowe Agnieszki Radwańskiej. Pech w tym, że ten się mecz już skończył wtedy. Panowie, gdyby skrupulatnie do tego podejść, duża część ligi, nie będę procentowo określał, powinna być zostać zawieszona. Sędziów, trenerów, piłkarzy i tak dalej. Duża. Bo mówiliśmy o tym też, Krzysiek, że to jest problem, to jest choroba. Wielu ludzi... Nie masz dowodów, a nie tutaj mam, miałeś... Nie mam, ale słuchajcie, bo nie ma takiej komórki, która by tego pilnowała tak naprawdę. No to nie jest ma, w ogóle... To jest patologia XXI wieku. Bukmacherka i te wszystkie zakłady bukmacherskie. Jeszcze może słówko, że na przykład Hubert teraz miałby odpocząć rok, dwa. No to pytanie, w jakiej on będzie formie za te dwa lata. Czy to ma sens? Też mówienie o tym na przykład... Gdybyś ty dzisiaj, żebyś chciałbyś jeszcze grać w piłkę, chciałbyś, nie? Chciałbyś, że ktoś dał ci drugą szansę. Dobrze, ale... Nikt by się nie zastanawiał, czy ty będziesz w formie. Ja oceniam tylko z perspektywy tego, to co Tomek zapytał. Czy ty byś miał pewność, że ten sędzia sędziuje uczciwie? Jeżeli sędziowałby uczciwie, zawsze popełnia się błąd. Każdy popełnia błąd. I wtedy dopiero zaczęłyby się domysły. Wtedy by się zaczęło, a może... Czerwona kartka, rzut karny. A może coś jest na rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tak jest przy każdym, ale pamiętaj, rąbali na lewo i prawo. I człowiek wierzył, że to nie było oszukane. A okazało się po latach, że ci ludzie siedzą w więzienia. Tak, ale to też byłby kolejny problem dla samego Huberta, czy też innego sędziego. Poradzić sobie z tą presją. I znowu by wszystko wracało. No niestety. Powiedział, no też nie wiemy, może on na przykład czuje się na siłach, by to udźwignąć. Panie Sławku, jest droga powrotu dla sędziego Siejewicza na boiska na forum publicznym o tym mówić, ponieważ jako wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów uczestniczyłem w podejmowaniu tej trudnej decyzji. Mówię trudnej, dlatego że ja całym sercem zawsze byłem za Hubertem, zresztą to za mojej kadencji on wszedł na arenę międzynarodową. Także zawsze go bardzo popierałem, no doceniając jego fachowość. Natomiast dura lex sed lex, niestety. W Europie się zdarzają takie przypadki, jak coś takiego miało miejsce i sędzia wracał albo nie? Nie wiem, jak jest w Europie. Takie przypadki oczywiście się zdarzały. Były nawet bardzo drastyczne, przypomnę, w Niemczech. Kasus jednego sędziego, który nawet do więzienia trafił za właśnie kontakty z mafią bukmacherską. No. Panie Sławku, dobrze, ale już w przypadku Huberta Siejewicza pojawiły się głosy, anonimowe głosy polskich sędziów, którzy mówili, to była tylko kwestia czasu, aż wpadnie i być może tylko kwestią czasu będzie, aż wpadną inni, którzy też grają, którzy nie są wolni od tego rodzaju pokus. Zapytam pana w ten sposób, czy macie podstawy mniemać, że ten i ten sędzia X, sędzia Y może grać u bukmachera, czy w internecie, czy w zakładach. A jeśli tak, to czy kontrolujecie
czy go kontrolujecie w jakikolwiek sposób? My narzędzi do kontrolowania oczywiście nie mamy, bo stowarzyszenie nie dysponuje takimi narzędziami. Od tego jest policja, prokuratura. Natomiast czy macie zidentyfikowanych tych ewentualnych sędziów? Jeśli są przesłanki, to oczywiście będziemy bezwzględnie wyciągać konsekwencje. Na razie takich, które by mogły dać podstawę do takich decyzji, nie ma. I jestem przekonany, że właśnie sprawa Huberta wstrząsnęła środowiskiem na tyle, żeby ci nawet, którzy mieli inklinację do tego, żeby się zastanowili, żeby sobie przemyśleli, czy po prostu warto. Nie słyszeliśmy jeszcze, Kasiu, twojego. Znaczy, ja myślę, że dyskwalifikacja dożywotnia to jest, uważam, nie na miejscu, bo ja nie ale wiem. Wiedział Hubert Siejewicz, co grał, podpisał papiery. Jeżeli mówimy o korupcji w polskiej piłce, o trenerach, którzy handlowali meczami i tak dalej, namawiali do tego procederu, to była dyskwalifikacja na rok, na dwa, na trzy. I ci ludzie mogą wrócić. Tak samo powinno być w przypadku Huberta Siejewicza. Ja też mam do niego słabość, bo też uwielbiałem, jak on sędziuje. To jest jeden, myślę, z trzech najlepszych sędziów w Polsce. I dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłaby degradacja do pierwszej ligi. Niżej nawet. Do pierwszej ligi. Ja myślę, że tutaj... Dzisiaj Hubert Siejewicz może, może sędziować. Tak naprawdę ty nie wiesz, czy ja... Jego kasus jest taki, że on został relegowany ze szczebla centralnego, ale u siebie w okręgu oczywiście mecze prowadzić może, choćby po to, żeby się w formie utrzymywał. Ale moja miłość do piłki, tak jak myślę, Huberta do sędziowania jest wielka. I on, myślę, w tej chwili może się w jakiś sposób, nie wiem, zrezygnować z tego wszystkiego. Ja nie wiem, czy on był po prostu nałogowym hazardzistą, czy to już jest jak gdyby nie do wyleczenia, ale to się okaże. Natomiast ja szansę uważam, że mu dał. I nie to, że nie sędziuje rok czasu, bo tak naprawdę musi być w tej grze cały czas. Natomiast degradacja do pierwszej ligi to i tak będzie dla niego porażka wielka, ale on będzie robił wszystko, żeby wrócić do tej ekstraklasy. Do pierwszej ligi to nie jest taka degradacja. Jest to już profesjonalna liga. Musisz pokazać, kara jakaś powinna być i ty teraz musisz pokazać, jak bardzo ci zależy, żeby wrócić na ten top. Jak bardzo ci zależy, żeby być w tej ekstraklasie. Bo w pierwszej lidze jest różnica, ale nie taka wielka. Tam przecież to już jest zawód też uznany jako zawodowa. My jako kolegium sędziów musimy dbać o wizerunek naszej grupy i takie relegowanie o stopień niżej na pewno by nie zadziałało, a już na pewno nie byłoby dobrym sygnałem do UEFA, która to takie przypadki ściga i karze z całą bezwzględnością. Także my jako federacja, jako kolegium sędziów musieliśmy dać sygnał, że my na coś takiego z całą pewnością się nie zgodzimy.